Pati śmigus. Dobra, nie było tematu. A jako, że dzisiaj poniedziałek wielkanocny i co by to było bez tradycyjnego obiadu, zrobimy dzisiaj mały test. Zrobimy test szybkiego śląskiego obiadu, można powiedzieć takiego śląskiego obiadu instant. Po te rolady, drodzy Państwo, po Bytomiu chodziłem 8 km i znalazłem je dopiero w ostatniej Biedronce przy ulicy Łużyckiej. Ostatnie pudełko na samym dole lodówki. Kraina mięs, wolno gotowane rolady wołowe z boczkiem wędzonym, ogórkiem w sosie, tylko 30 minut bez kości. Dwie porcje, produkt polski. Ogólnie z Krainy Mięs są spoko produkty, także oczekuję czegoś dobrego. To niestety nie jest reklama Krainy Mięs. Krainy Mięs to mogła być wasza reklama, jak coś to piszcie. Co ciekawe, ich nie przyrządzamy na patelni tak jak normalnych, tylko albo w piekarniku, albo w mikrofalówce. Ja mikrofali nie mam, także zrobimy to w piekarniku. Kluski śląskie z dziurką dla leniwych, dynamicznych ludzi, którzy nie mają czasu robić własnych. To są, ogólnie nieskromnie powiem, ja już jadłem wcześniej chyba jedne z lepszych gotowych klusek, bardzo dobre. I tutaj również Jawo, niestety to nie jest współpraca, a to mogła być wasza reklama. Jak coś, to piszcie. Czy to spełni wyśrubowane, wygórowane wymagania głodnego górnoślązaka? Zaraz zobaczymy. A patrzcie w ogóle na to, spróbujesz, pokochasz. Tradycyjny świąteczny obiad na Śląsku to kluski śląskie z dziurką, polane sosem z roladą mięsną i modrą kapustą. Kurde, Jawo, bierzecie mnie pod uj. Tam rzekomo kryją się dwie śląskie rolady. No chyba nie będą zbyt wielkie. Mam to nakłuć i włożyć do naczynia żaroodpornego. Test klusków, bardzo dobre. Test kapusty, bardzo dobre. No i najważniejsze, test rolady. Też to jest taka rolada, raczej rozmiar dziecięcy, ale zobaczmy. Bardzo dobre.